bramkarka reprezentacji Polski. Dzisiaj broniłaś przez długie minuty jak w transie, ale ostatecznie to Polki przegrywają i utrudniły sobie trochę sytuację przed sobotnim meczem w Brnie. Czujesz niedosyt, czy no już trudno, zapomnijmy. Niedosyt dziś jest na pewno, tym bardziej, że przeciwniczki były do pokonania. Praktycznie utrudniliśmy sobie ten awans, ale mamy na tyle mało czasu do meczu z Czechami, że te głowy trzeba jak najszybciej opróżnić z tych negatywnych myśli i szukać pozytywów. Ten awans ciągle jest sprawą otwartą. Te cztery bramki są naprawdę do odrobienia, tylko musimy grać pewniej. Myślę, że trans lekka przesada. Myślę, że też parę takich piłek, szczególnie z dalszej odległości, mogłam złapać. Takich newralgicznych, gdzie faktycznie ten wynik mógłby odskoczyć dalej, ale stało się jak się stało i myślę, że nie ma już co rozdrapać ran. Zaraz jestem do hotelu, trzeba wypocząć, przemyśleć parę rzeczy, ale jutro już mieć kolejny wspólny cel, bo publiczność jest wspaniała, ludzie coraz więcej nam kibicuje i zasługują, żeby widzieć dobry handball, żeby widzieć nas uśmiechnięte, a jesteśmy uśmiechnięte tylko wyłącznie wtedy, kiedy wygrywamy. No i tego uśmiechu Wam życzymy na pewno w sobotę w Brnie. No ale pamiętasz, że w październiku to Czeszki sobie wywalczyły jakąś przewagę psychologiczną przed tym spotkaniem, wygrały 3 bramkami. Nikt się tego nie spodziewał, też był komplet publiczności i te eliminacje możemy zapamiętać bardzo negatywnie, jeśli się nie uda awansować, a wiesz, że oczekiwania publiczności po tym, co się stało w grudniu w Serbii, są dużo większe niż wcześniej i taki rekord frekwencji to też nie jest przypadek, to jest gdzieś jeszcze spijanie tej pianki z Serbii. Co zrobić, żeby w Czechach zakończyć to sukcesem? Jakaś krótka rada, wiem, że to nie są pytania może najlepsze, ale... To jest sprawa w naszych głowach, tak? Musimy się odblokować, musimy przypomnieć sobie, jak to było w Serbii, musimy uwierzyć w to, że możemy. Może też ta pewność taka Czeszek, że wygrały, życzyłabym sobie tak, żeby je trochę uspała. Na pewno zrobimy wszystko, będziemy gryzły parkiet, żeby awansować, bo ludzie zasługują na to, tak, żeby oglądać fajne mecze. Wy na to zasługujecie, nie tylko robimy ludzie, to dla kibiców, wiesz. Przede wszystkim, żeby zapełnić takie piękne hale i takie obiekty jak tutaj w Częstochowie, gdzie publiczność była wspaniała, a my no niestety nie stanęłyśmy na wysokości zadania. No ale w sobotę ta ostatnia wielka, niepowtarzalna szansa na to, żeby awansować do EHF Euro 2014. I najważniejsze, że ta szansa ciągle jest. No i tego się trzymajmy. Z nami była Gosia Gawska, reprezentantka Polski, bramkarka naszej kadry narodowej.